Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Sonic Heroes z teamu Chaotix, a więc dół, góra, teraz. No i będziemy... To nie ten save. Przez przypadek wziąłem nie ten save. Ups. Dobra, Team Chaotix. Takie tam błędy nieduże, oj tam, no. Fancy place. Where there's light, there's shadow. Careful. Jesteśmy już dawno poszalone, jeszcze. Dobra, więc jesteśmy w Casinopolis. Casinopolis. Nie bingo. Casino Park, o. I otóż tu jest taki malutki trik. Patrzcie. Akurat mi nie wyszła ciut. Mi się to uda zrobić. Ja, tu jest jeszcze gdzieś... Co? Czyli no niby tam jest, ale... Otóż chciałbym wam pokazać pewien... glitch. Tylko zbytnie nie chce mi się zrobić, tak? Też może po prostu zrobię to na kolejnym... tym... na... stole. Rozpocznę od początku. Dobra, w każdym razie, zadanie jest takie, by zdobyć 200 pierścionków. Nie wiem po co, nawet sam nasz dziwny informator nie mówi nam tego wprost, po co mu to. No ale no... Dobra, no nie będę oceniał człowieka, no. To znowu nie tu. God damn it. A inni gdzie już są? Jeśli mogę spytać? Bo tak... Troszkę tu... Nagle się SPO4 tutaj pojawił, okej. Okay. Tu już jest pewien glitch, by zdobyć... Jestem prawie pewien, że to działało na pierwszym stole nawet, ale jakoś nie umiem tego zreplikować. Możliwe, że wtedy to było u mnie szczęście. Kiedy mi się to udało, ale powinno się udać na pierwszym stole. Ale na drugim już jest stuprocentowe. Wiem dobrze, Tim. Katemet. Katemet. Nie radzę sobie, nie lubię tych poziomów. Nie chcę tu cały czas. Jak w sumie? Ej, tu by przeszło. Dobra. O, tara! I teraz wystarczy robić takie coś. Trochę niezbyt mi się udało, okej. O to chodzi, żeby ich zaklinować tam. O, ale, o, już widzicie. Poczekajcie, zrestartuję. Chcę tu zrobić super duper czas. Wait. What? Dobra. Test of luck. Mhm.
Czego ty próbujesz szukać nawet? Dobra. Ty mi dajesz życie bardzo dobrze. No nie. O. Niech to tylko czar mi dojdzie. Ja, no może trochę to długo mi zajmuje, ale... Uwierzcie mi, ja chcę wam to po prostu pokazać bardzo dobrze. O! Na tym polega to. Może niezbyt to jest jako glitch, a bardziej jako trik. No patrzcie. To działa na wszystkich teamach i moglibyście sobie tak farmić życia. Teoretycznie. Jeszcze najlepiej jest, jak się zaklinuje jedna z postaci, to wtedy to już jest... Po prostu szybciutko to leci. No. A 6 minut, co nadrobimy zaraz. Bingo Highway jest... Szybkie dosyć. Awesome, totally awesome. Easy! Oh God. Czuję się taki brudny, oszukany. Szkoda tylko, że mi to nie przeszkadza. Zaorana. Dobra. Zapamiętajcie w ogóle sobie tą misję. Nie jest ona związana z... Nie mówię tego dlatego, że jest coś związane z Sonic Heroes. Można tak powiedzieć, ale... No nie, ale zapamiętajcie sobie tą misję. Bo będę do niej nawiązywał. Kiedyś. No trzeba. No. Wektor, co ty robisz tutaj? Chociaż w sumie. Ja nie zrobię. No chyba nie. Espia. No tu jest ten kwiatek dziwny. Nie. I didn't make it. Znowu mi się nie udało. O, o. 2 na 10. No, to jest mniej więcej moje radzenie sobie teraz właśnie w tym momencie. 2 na 10. Ja powinien mu zwrócić, co nie? No. Co się odnawia. No nie! Damn it! Wow. Ile rzeczy. Dobra, już o tamten się nie martwię. Nie chcę mi się jeszcze, żeby wyziewszy. No czar mi odpadł. Dobrze mu tak. Zwykle mi się udaje tam dotrzeć, ale no... Dzisiaj mam chyba zły dzień. Tego nie chciałem zrobić. Znaczy chciałem zrobić, ale zapomniałem, że to nie jest Tornado Jump. Nie tu. Halo. Dobra, i teraz pyk. Nie, czarmi. Co gdzieś powinien być? O, tu jest. Tam na dole jest spadek, tam nie chcemy. Jestem pewien, że tu jest tylko jeden chip.
Dobra. Myk. I ostatnie. Are you kidding me? Jademy. Właśnie to robię. Nie wiem w ogóle, Wektor, jak ty się utrzymałeś bardziej od Espio. Udało się. Let's do it. Dobra, tu będzie jeden z szczipów. Okay. No, no, jest! To jest jeden z najtrudniejszych. Tak osobiście powiem, bo... Uwierzcie mi, może nie wygląda na to, żebym miał jakieś wielkie trudności z tą grą. W szczególności jeśli dochodzi to do Team Rose. No Team Rose to tak, ale... Jeśli myślicie, że ja taki byłem zawsze, to nie. Ja tą grę, jak byłem mały, lamiłem. Ała. Tam jest on. Okay. Ja nie zrobię. Jeżeli ja mam użyć drzwi, halo. Zapomniałem o tym. O tym jednym zapomniałem, który tu był. I zawsze o nim zapominam. Nigdy się tak nie zdarzyło, że o nim nie zapomniałem. Mick. O, już bym wygrał. Nie! Jak się wystraszyłem, że już przyłączałem na Espio, a widziałem, że Espio jest niedysponowalny. A nie zauważyłem Charmiego. Że wiecie, że no Charmy jeszcze żyje, no tego nie widziałem akurat. I takie, jest, o mój bigu. I takie, oh no. Dr. Eggman, you've made quite a mess here. I'll accept your apologies and payment with your lives. Want some? Come and get it. On guard. Guard on! Get them. On guard, guard on! We'll hold nothing back since you're our client's enemy. We're here to fight the bad guy. Get ready. Fajnie by jakby ktoś mi pomógł przy okazji. Smash them all up. Here we go. Przyłączę się na Wektora, bo SP jest tu dosyć bardziej potrzebny mi niż Wektor. Serio. A, udało mi się. Dobra, Charmy, akurat ty będziesz mi tu bardzo potrzebny. Hała. Jeszcze Espio nic nie dostał, serio. Dlaczego? Okej, teraz już na serio nie wiem, co się stało. No. Chciałbym zobaczyć, czy tyle da radę. To jest właśnie Team Blast, Team Chaotix. I jak zauważyliście, no większe rzeczy nie da się zrozumieć. I dlatego prawdopodobnie wytnę to i dam po prostu
O, i o to mi właśnie chodziło. Ale najpierw dokończę. Po prostu oni sobie przerywają nawzajem, jeżeli chodzi o słowa w piosence. Natomiast, i to jest właśnie najlepsze w ich Team Blastie, on jest on, jeżeli dobrze użyty, może być używany w nieskończoność. Jeśli, bo jak widzicie, on daje nam jakim to? No, pierścienie. Patrzcie teraz. Jeśli użyjecie w takiej dużej grupce przeciwników, dostajecie idealnie tyle pierścieni, ile jest potrzebne na kolejny Team Blast. To jest takie OP. Dodatkowo, jeśli rozwalimy podczas trwania tego Team Blast kogoś, to dodaje nam jeszcze więcej tych pierścieni, przez to mamy jeszcze ich więcej i jeszcze bardziej możemy zdobyć Team Blast. Jeżeli z jakimś cudem nie zdobędziemy go wcześniej. Po prostu Team Blast, Team Chaotix to jest najbardziej OP. Może nawet myślicie, że Chaos Control jest OP. Chaos Control to w porównaniu z tym nic. No patrzcie. Chaos Control to jest przy tym nic. No co mogę powiedzieć? I to jest, i zdecydowanie będę tego nadużywał właśnie w takich boss fightach. Bo nie da się z jasnych przyczyn tego zrobić w teamowych walkach. Dobra, więc tutaj jest akurat taka sama misja praktycznie dla każdego teamu. Technicznie mógłbym zeskoczyć tam nad te poręcze, ale no, wolę nie ryzykować. Switch? Co do tego ma konsola Nintendo? Ja właśnie teraz zauważyłem, że po prostu miałem jeszcze problemy z nagrywaniem 60 fps, to już to ogarnąłem, ale cały czas zapominam zmienić grę, żeby działała w 60 fps i jak widzę, że glitch z super duper poruszaniem się szybkim na na poręczach nie działa w 30 fps. Dziwne. Jeśli mam być szczery. Powinno działać. Chociaż z drugiej strony to na GameCube, no w sumie na każdej wersji to działa, tylko że no inne wersje działają dosłownie w 60 fps. Nie, działaj człowieku. Raczej robocie. Okej, zakładam, że... Aha, muszę tam dolecieć, patrzcie, kurde. Co ty czuję? W sumie to chrzęć. Ha! Nie wiem, co mnie uratowało, ale dzięki. Czymkolwiek to jest, było. To nie było planowane. Miałem nadzieję, że tam dolecę. I to się wystraszyłem, jak nie doleciałem. Dzięki, Sonic Heroes.
Tak to się robi. Okej. Okej, Espio. Cokolwiek chcesz, no to ty jesteś ninją. Nie ja. Dobra. Co jest? Się wystraszyłem nawet. Mógłbym tam jeszcze drugi raz zaskoczyć, ale w sumie mi się nie chce. Więc zrobię to normalnie. Użyłem przycisku, nie! Jakby co, ten pociąg tu przyjeżdża. O Jezu, jak się wstrzymał. Co do tego ma Switch? Halo? Ktoś mi w końcu powie. Cały czas mówicie o Switchu, no i fajna konsola, elo. Bardzo fajna Zelda, bardzo dobra gra. Może bym drogą żółtą? Mnie wystrzeli. Tak, najpierw tutaj, o. Więc darmowe mam to. Guess. Dobra, może trochę działa ten glitch. Ojny. Jenny! Ja się boję. Dobra, zaraz tu przeskoczę. Muszę przeskoczyć na tego żółtego. I teraz. Co oni już tego nie mówili czasem? Dobra. Z tego skrótu chyba skorzystałem w każdym teamie, co nie? Tak mi się wydaje. Zobaczcie, muszę iść tu. O, w mordę, mogę sobie tu iść. Wiesz, to jest pewnie zamierzone. Tak, to jest zamierzone, pamiętam to. I tu się robiło wielkie kółko, bo trzeba było coś zrobić, tylko co to było? A, no tak. Trzeba było to zrobić. Ale speedrunnerzy pewnie mają jakiś milion innych stratów, jak to zrobić. The right one. Let's do it. Bo szczerze bardzo dużo nie pamiętam z Team Chaotix. Tada! Lecę. Przejdę sobie górą. Chcę sobie przejść górą. Mick! Craig Smith, hello. Dobra, co teraz? Jaką rangę dostaniemy za to 30 tysięcy punktów perfekcyjnie! God damn it! Oh yeah! Shadow the Hedgehog! Bullet Station! Let's do it! Zaczynamy tak mniej więcej w połowie poziomu, czyli od drugiego generatora, z tego co pamiętam, jeśli dobrze pamiętam. Muszę zejść na dół. Musimy rozwalić te kapsuły,
A tych kapsuł jest też trochę, no właśnie. Jest trochę, jest ich tutaj. Są też chyba tutaj jakieś. Nie! Po prostu zrestartuję. Stracę więcej życia, ale co tam. Dobra. Wnerwiło mnie za trochę. Dobra. Mam pomysł. Robię tak? Ha! Oszukałem cię chyba. Nie zadzieraj z ostateczną formą życia. Halo. Tak się nie robi. Zakładam, że to mnie po prostu ma wybić. No właśnie. Teraz powinno być speed character. Żeby mnie to wybiło. Aha, to było niepotrzebne, dobra. Dobra, myślałem po prostu, że mnie to gdzieś zaprowadzi, w fajne miejsce gdzieś. Ale najwidoczniej nie. I'm okay with that. Tu na dole nic nie ma i zapomniałem o tym. A, udało mi się. Czyli ten glitch dalej działa z Team Chaotix. Powiem wam, że to było najtrudniejsze dla mnie, jak byłem mały. To znaczy, bardzo, bardzo trudne było dla mnie pierwsze zadanie, jak byłem mały. Ale to było zdecydowanie dla mnie najtrudniejsze, bo naprawdę ja nie wiedziałem, co tu zrobić. No 30 mi wskazują, no pewnie przeciwników muszę tylu rozwalić, co nie? No i co? No i nic. No i nic bardziej mylnego. A praktycznie nikt nie znał u mnie angielskiego. To znaczy, do dzisiaj jestem chyba jedną osobą w rodzinie, tak właściwie, która zna na poziomie jakimś większym język angielski. Ale no, wtedy to nikogo nie miałem do pomocy. Nie było też tłumacza dzieci. Ci, którzy to młodsze osoby oglądają, nie było wtedy też tłumacza Google. Więc nie mogłem sobie wejść na tłumacza i przetłumaczyć, co mam rozwalić. Już nawet nie wspominając o tym, że nawet nie wiedziałem, jak to się nazywa. Więc kiedyś sobie trzeba było radzić po prostu instynktem. Więc tak dobrze nie było. Pyk. No i jakoś się po prostu domyśliłem, tak samo jak w pierwszym poziomie z tymi krabami. One po prostu były okropne. Ej, nic nie zdobyłem. Myk. Znowu nie zdobyłem. Ło! Nie, za bardzo mam zawału na końcu tego rollercoastera. Znaczy tej strzelby, za dużo mam zawału, bo zawsze się boję, że nie trafię w te poręcze, szyny, whatever. O! Elo. Dobra, teraz lecimy znowu do góry. Zapomniałem o tej sekcji.
Okej. Jestem ciekaw, czy tu można... Holy shit! Cierpię czasem tej gry. Nie chcę robić special stage'a, to znaczy special stage'a, no w sumie to bonus stage'a. Kurde, nie chcę przegrywać, a dobra. Nie chcę po prostu wymuszać tego jakby special stage'a. Get the rest, 6, okej. To mnie gdzieś zabierze, nie wiem gdzie. Ale wolę sobie pójść tutaj. Elo się Mandero. Ło! Mówią się tak pięknie. Aha, to... mogę pomyśleć o Rylkostę. Ale chwilą. Jeśli dobrze pamiętam, tutaj jest parę kapsuł. O-o. No, były dwa. O, jeden stracony. Dwa, cztery muszę tylko jeszcze. Nice. No i teraz tylko boss fight. No i kończymy odcinek. No i wtedy co jeszcze nam zostało? Rock Forest. Nie. Rock Forest. Mystic Mansion i Egg Fleet. O, to jest zły podział. Więc po prostu chyba w następnym odcinku zrobimy trzy poziomy na raz. Tak mi się zdaje. Więc wow, troszkę dużo będzie tego. A w szczególności, że mamy taktykę przecież. A wy wiecie, jak moja taktyka... No nie! Jak moja taktyka wygląda? Ale tego nie wyszło. W ogóle nie wiem, o co chodzi z tym... You son of a... Pierwszy raz mi się zdarzyło, żebym spadł z tej. To wszystko przez te cholerne rzeczy. Kawałek to odbiegnę. No nie. Are you kidding me? Dobra, Eggman, ale najpierw chodź tu. Holy shit, holy shit, holy shit, holy shit. Are you kidding me? Team Chaotix tak dobrze mi szło. Aż do tego momentu. Chodź tu, Eggman. Dobra. No i teraz powinno być łatwo.
No nie, co ja zrobiłem? Dobra. Oj. Bez takich. Not worth it. Mick! That was destroyed. Czego to nie zadziałało? Nice! You'll pay for this. 2 minuty na tym bosie, ojej. Alright, a więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć, pa pa, do następnego tygodnia, a pojutrze będzie, nie wiem co, nie pamiętam co, Undertale. Na razie i cześć, pa pa! Strangely enough, I had the same weird feeling about our client's real identity. It could be you know who.